Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I chcę tutaj troszeczkę nadrobić temat, bo stuningowałem kilka nowych samochodów. Kupiłem kilka nowych samochodów, kilka zajebistych samochodów. Na dworze dzieją się dziwne rzeczy, boję się wyjść i spotkać z tymi cheaterami, czymkolwiek. Damn it, co tam się dzieje? Masakra. A propos masakry, ostatnio stuningowaliśmy sobie masakro. I wejdźmy do garażu. Tutaj powinienem mieć dwa nowe samochody, które chciałbym wam zademonstrować dzisiaj. I momencik, wezmę sobie pada do ręki, żebym mógł je fajnie kontrolować. Przede wszystkim Akumę sobie przerobiłem troszeczkę, zmieniłem kolor ramy i zmieniłem na te standardowe wydechy z tyłu, bo mi się takie jednak bardziej podobają. Okej, ale do rzeczy. Mamy tutaj coś takiego. To jest Eclipse trzeciej generacji. I mnie osobiście ten samochód w stokowej wersji się nie podoba, ale po tuningu jest to absolutnie zajebisty wóz i bardzo mi się podoba, a szczególnie ta lotka z tyłu, no ogólnie cały przód, progi i możliwości tuningu, jak widzicie, są tutaj spore dla tego auta. Drugim autem, które sobie stuningowałem, jest ten wcale niedrogi wóz. A modyfikacji jest tutaj sporo. Zrobiłem go w takim klasycznym stylu, ale coś Blues Brothers, wiecie, o co chodzi. Te filmy, przyciemnione szyby, tutaj mamy zakryte koła. Jeszcze można dodać tutaj z tyłu takie antenki i koło, ale to koło takie zapasowe niespecjalnie mi się podobało, więc je po prostu wywaliłem. Moim zdaniem ten Aston Martin, jak on się nazywa? Prosiliście mnie o tam mówił nazwy. Exemplan, tak się chyba nazywa, czyli dobrze przeczytałem, czy nie? Jest za długi, zobaczcie. No nie, troszeczkę tak nie pasuje, ja wiem, ten środek jest taki nudny w tym aucie, strasznie. I to wszystko jest takie jakieś, no nie pasuje do siebie. Więc ten wóz jest naprawdę kozacki, w fajnym stylu zrobiony, taki, no, on miał standardowo zainstalowane felgi jakieś luksusowe, co w ogóle do niego nie pasowało, a zrobiłem go na taki fajny, typowo gangsterski samochód z lat 70. Tego zrobiłem takiego tunera, a tutaj mamy coś a la Chrysler 300C. Ale tył jest zupełnie z innej bajki i powiem wam, że naprawdę bardzo mi się ten samochód podoba i pasuje do mojej Asuki. Ja nie wiem, czy ja coś tutaj instalowałem, bo progi wyglądają na wydłużone, chociaż ten samochód ogólnie podoba mi się strasznie, naprawdę. Nie wiem czemu, ale jest coś w nim takiego, co mi się podoba. Zaraz, zerknijmy na coś, momencik. Ej, tu są z tyłu siedzenia, moi drodzy. Tu naprawdę są z tyłu siedzenia. I nie wiem, ile osoba, która ma siedzieć z tyłu, ma mieć wzrostu, ale to jest chyba, to nawet nie jest dla dzieci. Tam nie ma jak nóg wsadzić tam, o. Jak tu siedzieć? To chyba jest tylko na torebkę dla kobiety. Albo na plecak, jak jedzie się do szkoły. Absolutnie nic nie da się tu zmieścić. Ale samochód jest i wygląda przekozacko. Bardzo mi się podoba, naprawdę. I tutaj mam jeszcze tego. Tego miałem wywalić, bo troszeczkę wydawało mi się, że nie pasował do Asuki. Nie wiem, czy go nie sprzedać. Myślę bardziej, żeby sprzedać tego tutaj. A ten, no jeszcze się zastanawiam. Tak muscle car nie bardzo mi pasuje do Asuki. No ale zobaczymy jeszcze. Ona bardziej takie Japońce lubi, wiecie? Japońce, tunery, jakieś takie samochody, takie jak ten. Opływowe kształty ogólnie, tak? Dobrze, no to bierzemy sobie tego gościa. Tylko tak, ja nie mam kasy na tuning. Mam 53 tysiące. Tak, moi drodzy, kupiłem. O, Jesus, boję się tych wszystkich ludzi tutaj. Oni będą mnie bili. Kupiłem sobie nowe samochody, stunigowałem je i tak dalej, więc naprawdę z kasą jest u mnie teraz bardzo ciężko. Jest masę graczy tutaj na multiku i boję się, co to się zaraz stanie, bo coś czuję, że będzie problem, jak mnie spotkają jeden na jeden. Oj.
Dobra, mamy tutaj napad. Nie wiem, czy to dobry pomysł robić napad. Nie mam chyba żadnego znajomego teraz w grze, ale to jest finał napadu, zdaje się. I za niego dostanę kupę kasy, jeśli się uda go zrobić, oczywiście. Bo tutaj z tym różnie bywa. Nie, tu musimy zdobyć motocykle. A więc ja za to właściwie nic nie dostanę. Więc może inaczej. Zrobimy na. Boże, co tam się dzieje na tych ulicach? Się boję tam wyjść, cholera jasna. Zobaczmy. Dołącz do akcji. A może inaczej. Tutaj mamy przecież możliwość dołączenia do. Jako członek ekipy. Ej. Aha, teraz mi chyba wyszukuje jakąś sesję albo coś. Boże, co tam się dzieje na tej ulicy? Nie wiem. Ale jeśli ktoś teraz wybierze poziom trudny, no to dostanę sporo kasy. Jest trudny. O, Pacific Standard. To jeszcze. I to jest w dodatku. To jest w dodatku finał. W dodatku finał, który ja naprawdę umiem robić. Bo dużo tego robiłem, jak była, że tak powiem, promocja. Mam nadzieję, że mnie nie wywalą, ale widzę, że poziomy są zbliżone do mojego. Dwóch już dołącza, ja już dołączyłem, no i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Musimy trochę kasy zarobić na ten tuning. Ja całą kasę dosłownie wydaję na samochody i tuning. No, tak powinno być w GTA. No, to jest w sumie samochoda o... to jest w sumie gra o samochodach, Boże. I... to mi się właśnie podoba teraz, podejście twórców do GTA, że skupiają się bardziej na tych samochodach. Sorry, że sobie nalewam do kubka herbaty, ale powiem wam, że przez całe lato nie piłem herbaty, a teraz mi tak wzięło na taką herbatę. Wcale nie jest jakaś, no... a naprawdę mi smakuje. Moja piękna Asuka, kupiłem dla niej ostatnio wspaniały shotgun automatyczny. I on naprawdę nieźle kosi. To jest po prostu... pff, zajebisty jest. Mówię wam. Dobra, mamy tutaj Lestera. To jest finał napadu, więc prawdopodobnie powinienem zdobyć gdzieś około 150 tysięcy dolarów, jeśli mi nie zabiorą. Dobra, czy ona może to... czy ten ktoś może to pominąć? Gram z randomami. Fajnie mnie dobrało. Okej, okay, pominięte. Kim ja będę? Obojętnie kim będę, wszystkim umie grać. Będę saperem. Mogę być saperem, nie ma problemu. O proszę, ktoś sobie tutaj zmniejsza kasę. Oh my god! Wow! Dzieli wszystkich porówno! 312 tysięcy! Jaki dobry koleś! No gdzie ten typek? Jak... to jest jakiś lager, przez niego chyba przegramy. I dlatego były te bugi na początku. Zobaczcie, no co się dzieje. No i co mamy zrobić? Mamy lagera w pokoju. On tu nawet nie dojedzie, no zobaczcie. On ma jakieś lagi sprzętowe. Zobaczcie, co się dzieje, no. Koleś chyba bardzo chce dojechać, a tu nie dojedzie. Nie wiem, ale... coś nie widzę tej misji w takim wypadku, jak ktoś ma takie straszne lagi. Z tym... rzeźnia. No ale dobra, nie traćmy głowy, może się uda. O, fuck. No dobra, idziemy. Boję się tego typa, naprawdę. Coś czuję, że przez niego nie przejdzie. O, fajnie. Właśnie zabił zakładnika. I teraz jak zabił zakładnika, będziemy mieli 6 razy więcej policji na dupie. Fajnie, fajnie, zajebiście. Ja pierdzielę. Nie mogę, po prostu nie mogę. Dobra, haker. Nie widzę tego, nie widzę. Po prostu kolesia będzie mieli przerypane, naprawdę. Co za głupek. No nie. Ja wychodzę. To nie ma sensu w ogóle. What the fuck. Koleś strzela do zakładników. Zabija go zwykły ochroniarz i jeszcze ma lagi takie jak 150. Ja wychodzę stąd, mam to w dupie. Ach, no ale zobaczymy, zobaczymy. Gdy nie wiadomo, co się stanie.
Tak, to będzie chyba ta ekipa. O, jak będzie ta ekipa i nikt nie będzie lagował i nikt nie będzie lamerem, to moi drodzy, zarobię dużo kasy, jeśli oczywiście da mi znowu po 300, tam chyba 12 tysięcy było, nie? Tak, to jest ta ekipa! O, zajebiście! Jestem gotowy. 312 tysięcy, moi drodzy, za jeden napad jako pomocnik. Niesamowity koleś. Dobra, prawie na wszystko. Wezmę sobie taki ciemny strój. No ja jestem gotowy, wszyscy są... Nie! Czemu opuścił? No i nie wiem, czy my zagramy w ogóle dzisiaj jakiś napad. Okej, okay, dołączyłem do pokoju, w którym ja mam najwyższy poziom. I musiałem oglądać całą tą scenkę rozpoczynającą uratowanie Raszkowskiego z więzienia. Koleś w ogóle jak jeździ tym lambosem. Boże, 6 razy szybszy samochód od mojego, ja sobie na spokojnie jadę. Bez problemów, żadnych uszkodzeń. To jest właśnie Asuka. To jest Asuka, ona jest najlepsza. Ona jest najlepsza na świecie. I ten samochód jest po prostu świetny. Dobra, spokojnie. Dojdziemy sobie pierwsi na lotnisko. Tylko tak, ja nie jestem pilotem, ja mam tutaj posłaniać. Zaparkuję sobie spokojnie samochód gdzieś na uboczu. I będę czekał na tych patałachów, którzy będą przyjeżdżać, potem rozwalał ich z wyrzutni rakiet, lub z czego tam ja mam. Koleś już mnie chyba dogania w trzeci raz i próbuje mnie tutaj gwałcić, ale spoko. Widzicie, jak bardzo ważna jest tutaj, taktyka dojazdu do celu, ważniejsza niż nawet szybki samochód. Mam nadzieję, że mi się nie wpieprzą w moje piękne auto. Dobra, zakładamy maskę. Tutaj trzeba uważać, na ten koleś się wpieprzył na wariata. Czyli znowu umarł, fajnie. Zamiast się jakoś kryć czy coś, oni wyjeżdżają sobie w nieopancerzonych samochodach na pałę. Graj tu z randomami, proszę. Wiecie co, ja tak sobie myślę, że te napady to ja będę robił ze jakimiś znajomymi i będziemy to robić w ramach live'ów. Gdzie naprawdę będziemy zorganizowani, będziemy mieli pełną, nie wiem, ponad godzinę, żeby to wszystko ogarnąć, cały napad zrobić, jeszcze zrobić jakieś elitarne wyzwania i to by było po prostu zajebiste, a nie się pieprzyć z jakimiś randomami, zrobić jakąś ekipę naprawdę fajną, ogarniętą, nie żeby też grać kurumami, jakimiś tam czołgami i tak dalej, tylko żeby tak sobie zespołowo fajnie rozgrywkę prowadzić. Ostatnia próba, moi drodzy, jak teraz się nie uda, ja wychodzę, bo ja mam... Nie, po prostu szkoda czasu, no. Szkoda czasu na taką zabawę. Dobra, granat rzucony, ale nie wiem, czy to coś da, bo już rzuciłem go troszeczkę za blisko. Dobra. Załatwione. Tam jadą następni. Z wyrzutni. Dalej, 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 dalej. Łap, łap, łap. Dobra, nie złapię. Załatwieni. Oh shit, tyły! Dobra, gitara. O, nawet jeszcze mam trochę zdrowia, więc nie ma problemu. Tyły, tyły, tyły. Znowu tyły nam ktoś robi. Yeah! To jeden został. Załatwiony, pięknie. I... Zobaczmy. Jest, mam go. Nie, to ten? Zobaczmy. Tak, pięknie. No dobra, koleś będzie sobie chyba teraz brał samolot, tylko nie wiem, czy się skapnie, że to on ma właśnie wziąć ten samolot. Dobra, nie wiem. Wiecie co, ja chyba tym autem szybciej dojadę na lotnisko niż koleś tym samolotem. A jeszcze być może uda mu się po drodze gdzieś rozbić, albo w ogóle przy lądowaniu. Nie wiem. No nic, moi drodzy, GTA Online, nie polec... Rozbił się! Swobodna rozgrywka. Na razie, bitches! Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.